7 października w pierwszą sobotę miesiąca na dziedzińcu Kurii Metropolitalnej o godzinie 19 rozpoczęła się modlitwa do Matki Bożej o zwycięstwo i pokój w Ukrainie. Uroczystej mszy świętej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki razem z księdzem rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Świętego Józefa księdzem Piotrem Brzeskim, przełożonym Lwowskiej Wspólnoty Dominikanów ojcem Igorem Gniusem oraz księżmi parafii lwowskich. Po mszy świętej wszyscy obecni odmówili różaniec przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, wypraszając zwycięstwo i pokoju w Ukrainie. Na zakończenie tego maryjnego spotkania wierni udali się w procesji przed kościół Matki Bożej Gromnicznej, drzwi którego niestety wciąż są zamknięte dla katolików Lwowa. Ze względu na stan wojenny tradycyjna procesja różańcowa ulicami miasta, która odbyła się w Lwowie od maja do października, nadal nie została wznowiona. І дякуємо за те, що ти нас удостоїв.